Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych. Tomasz Maciejowski, prezes spółki Sanatoria Dolnośląskie, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Wałbrzycha. Dzień dobry. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Panie prezesie, dlaczego zdecydował się pan na start w wyborach na prezydenta Wałbrzycha? Trudne pytanie, tak szczerze powiem. Natomiast faktycznie była prośba struktur, nie ukrywam, należę do Prawa i Sprawiedliwości od ponad 10 lat, to jest fakt niezaprzeczalny. Była prośba, szukano po prostu kandydata i ja podałem się do dyspozycji strukturą. Dlatego też faktycznie jestem w tym miejscu, w którym tutaj państwo mnie widzicie, ale też taka potrzeba wewnętrzna, szczerze mówiąc. Ja jestem mieszkańcem faktycznie Wałbrzycha od 49 lat, obserwuję to miasto. Tutaj faktycznie płacę podatki i też jest pewna odpowiedzialność za to miasto. Dobrze, tak dla uporządkowania. Pan się sam zgłosił, czy poprosił Nie. pana prezes? Jak to było? To była prośba. Czy po prostu szukano kandydata, nikt się nie zgłaszał i nagle trafiło na pana? No. Powiem szczerze tak, faktycznie dostałem tę propozycję dość późno. To był koniec stycznia bieżącego roku, więc czasu faktycznie niewiele. Ta propozycja faktycznie padła, jakbym to powiedział, od wszystkich frakcji PiS-u, które są tutaj na naszym tak zwanym małym podwórku lokalnym. Oddając się do dyspozycji, faktycznie dostałem też informację, że wszyscy mnie zaakceptowali. To było też dla mnie też dość dużym zaskoczeniem, że faktycznie mam poparcie i akurat moi partnerzy, koledzy, koleżanki ze struktur widzą mnie w tym miejscu. Czy ja siebie widziałem w tym miejscu? Powiem szczerze, że gdyby ktoś mi powiedział, że w grudniu, panie Tomku, będzie pan tutaj siedział z redaktorem, będzie pan walczył z panem prezydentem Przyłębskim, powiedział, że to jest żart. Tak? Natomiast faktycznie dostałem tę propozycję. Przemyślałem ją dość szybko, od czasu nie miałem za wiele. Miałem też informację, że jak nasze osoby z naszych struktur zostały już rozplanowane, czyli Sejmik Dolnośląski, co dla nas de facto jest bardzo istotnym elementem tej układanki całej. Wiemy, że te lokomotywy pisowskie, które idą do Europarlamentu, no też tam muszą być zagospodarowane i nie warto było, możliwe, że tak i struktury góry postanowiły, żeby nie wykorzystywać tych osób tutaj na rynku dolnośląskim. Więc szukano osoby, która może zaskoczyć, tak? Która jest nieznana i która w jakiś sposób też może być trudnym przeciwnikiem. Nie ukrywam, jest pan zaskoczeniem. I też rozumiem z tego, co pan mówi, że pan się zgodził, ale się nie cieszy, jak mówi klasyk. Nie do końca tak, bo szczerze mówiąc, to jest niesamowite wyzwanie dla mnie. Nie marzyłem o tym miejscu faktycznie. Jak się ułoży, to już wyborcy zadecydują. Natomiast patrząc na mój życiorys, faktycznie no, trudnych zadań się podejmuję. A o jakim pan miejscu marzył w takim razie? Szczerze mówiąc, chciałbym bardziej być w biznesie, natomiast w tej chwili jest pan w biznesie, prezes spółki Sanatoria Dolnośląskiego. To szczerze mówiąc fajne stanowisko jest dla mnie. Natomiast w tej chwili po tygodniu czasu, tak, bo de facto moja kampania się rozpoczęła tydzień, półtora tygodnia temu. Na początku naprawdę sceptycznie do tego podchodziłem, jak przyjmą mnie ludzie. No i koledzy też i z różnych też opcji, bo ja mam też faktycznie kolegów i w Platformie i w innych organizacjach, bo znamy się tutaj i koleżeńsko. I powiem tak, że no jestem pozytywnie jak zaskoczony. Jak pan jest przyjmowany? Dobrze. I chyba nawet... Co pan słyszy od ludzi, od kolegów? Od kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, od kolegów główna z Platformy Obywatelskiej? Główna informacja jest taka, dobrze, że jesteś, tak, ponieważ możliwe, że wreszcie się zacznie w Wałbrzychu debata. Że to nie będzie kampania typu billboard, ulotka, tylko będziesz ty, będzie pan prezydent, może się zjawi ktoś kolejny i akurat mamy wczorajszą informację, że jest kolejny konkurent. I wydaje mi się, że to jest taki czynnik do tego, żeby faktycznie wreszcie siąść, wykorzystać właśnie media, państwa, inne też środki przekazu, siąść i prodyskutować ale o Wałbrzychu. Nie wiem, czy pan pamięta wybory w 2018 roku. Wie pan, ilu było kandydatów? Proszę mi przypomnieć. Czterech.
Dobrze. Teraz mamy trzech. Ale tam debaty nie widziałem żadnej. Tak? No to myśli pan, że teraz będzie? Ja obserwuję państwa portal na przykład i patrzę, jak ludzie reagują pod różnymi newsami, które się tam pokazują. I tam się zaczyna debata. Ja wiem, że można oddzielić pewne tam brzydkie sformułowania do jednego, do drugiego kandydata, ale tam zaczynają ludzie tak pokazywać nawet wskazówki, w którym kierunku de facto iść. I nawet ta informacja o tej debacie, o której mówię w tej chwili, no to też z tych właśnie portali wychodzi, że jest potrzeba, siądźcie wreszcie do stołu, pokażcie mniej więcej, jak wygląda faktycznie Wałbrzych, jak wyglądają finanse Wałbrzycha, dokąd zmierzamy, jaka jest wizja w ogóle tego Wałbrzycha. I tego chyba ludziom najbardziej brakuje. Może nie teraz, ale może za 5 lat, to faktycznie może będzie to kampania, która się zacznie nawet 2 miesiące wcześniej. Będą redakcje przygotowane i zaproszą kandydatów, żeby siedli i zrobili porządną debatę. I rozumiem, że pan jest chętny do takiej debaty i do spotkania się z innymi kandydatami na prezydenta. Jak najbardziej. Jeżeli tutaj pan prezydent i drugi kandydat, który wczoraj zgłosił swój akces na to stanowisko, się zgodzili, jak najbardziej chętnie tutaj przyjdę do państwa i podyskutujemy o Wałbrzychu. Można nawet jeszcze ekspertów zaprosić do towarzystwa naszego, więc... Jak najbardziej. To chyba jest z korzyścią i dla tutaj telewizji. Każda debata, każda wymiana myśli na pewno jest korzystna. I to chyba też uspokoi dyskusję. Zapytamy też innych kandydatów. Tak, dyskusję chyba uspokoi też w internecie, bo to będzie też takie troszeczkę pokazanie, że no, dyskutujmy. Na pewno lepiej byłoby dla wszystkich, gdyby była ona tak bardziej kulturalna. Tak, prawda? Jest. Zgodzi się pan. 100%. Jakiego wyniku się pan spodziewa? Będzie pan miał większe poparcie niż Ireneusz Zyska 4 lata temu? To znaczy, powiem tak, jeżeli to będzie tak szło jak przez ten tydzień ostatni, to może być wielkie zaskoczenie. Myśli pan, że będzie druga tura w Wałbrzychu? Wydaje mi się, że będzie druga tura i w tej drugiej turze ja będę. Dobrze. Porozmawiajmy może konkretnie o pana programie. Tak. Czytam w pana ulotce na przykład, że przybliżymy urzędnika do obywatela. Mhm. Co ma pan na myśli? Teraz urząd jest zamknięty dla mieszkańców. Czy co pan zrobi? Mhm. Urzędnicy na ulicy, punkty konsultacyjne, nie wiem, mobilne punkty przyjmowania interesantów. To mnie bardzo ciekawi. Pod tym hasłem kryje się troszeczkę coś innego. Tutaj się kryje to, żeby ten mieszkaniec Wałbrzycha faktycznie był tym tak zwanym suwerenem, tak jak w tej gazecie, którą opisujemy. Żeby on był tym zasobem najważniejszym w Wałbrzychu. W tej chwili troszeczkę to wygląda inaczej, że tutaj się nikt nie pyta mieszkańca, jak de facto, w którym kierunku iść. Jest pewien lider, który wyznacza, a budujemy to, budujemy coś innego. Natomiast zapomniani są niestety zwykli mieszkańcy. Ja nie mówię tylko o mieszkańcach, ale też o małych firmach, które tutaj kiedyś, ja pamiętam, jak tutaj jeszcze studiowałem i tutaj chodziłem do szkoły, zupełnie to inaczej wyglądało. Ja teraz jeżdżę po naszych dzielnicach, rozmawiam z ludźmi, jest dużo skarg na to, co się dzieje w Wałbrzychu. De facto w tym kierunku, że Jakie są skargi? Pod tym kątem, że nikt o nich nie myśli. Patrząc już nawet o takie podstawowe rzeczy jak podatki, opłaty, tak? Jak ludzie się dowiadują nagle, że opłaty w Wałbrzychu są wyższe niż w Warszawie. Mówimy na przykład o wodzie, tak? Mówimy o podatkach od nieruchomości. Mamy maksymalną stawkę ustawową, tak? I jak my mamy konkurować tutaj z tamtymi rynkami? Wiadomo, że Wałbrzych ogólnie jest mniej rozwiniętym miastem niż wielkie miasta. Tak? I tutaj potrzeba zwrócić się w kierunku właśnie tych urzędnicy, powinni pójść w kierunku naszych mieszkańców. Tak prowadzić tutaj cały ten biznes miasta, tak żeby było lepiej mieszkańcom. Czyli rozumiem, że pan obniży opłatę za wodę i ścieki w Wałbrzychu i tak samo obniży pan podatek od nieruchomości. Szanowni Państwo, będę się starał, żeby było to niżej niż jest teraz, to jest raz. Na pewno nie może być tak, że w Warszawie płacą 11 zł za metr sześcienny wody i ścieków, a tutaj 17 zł. No skąd mamy te pieniądze brać, tak?
tutaj największym zasobem dla Wałbrzycha są właśnie mieszkańcy. Jak Państwo, nie wiem, bo też jest taki problem, że nikt nie patrzy mniej więcej, jaka jest struktura wpływów, dochodów miasta, tak? A miasto de facto zależy od mieszkańców. Im lepiej będzie mieszkańcom, tym większy podatek będą płacili mieszkańcy i z tego podatku PIT-u, który Państwo płacicie, Wałbrzych dostaje 38%. To jest de facto 150 milionów złotych, tak? I każdemu powinno by zależeć, dać mu takie podatki, żeby tutaj chciał żyć, żeby tutaj był, wychował dzieci, żeby tutaj tworzył firmy i tak dalej. Popatrzcie Państwo na przykład na ościenne gminy, tak? Nagle tutaj u pana redaktora był jeden chyba z wójtów, który buduje tutaj niedaleko pewną nieruchomość, tak? I powiedział otwarcie do pana redaktora. Ja robię i buduję tę nieruchomość po to, żeby tych w miarę zamożnych Wałbrzyszan ściągnąć do mnie. A po co? Żeby tutaj mieszkał i płacił podatki. I tutaj w tym Wałbrzychu niestety idziemy w kierunku fajnych właśnie takich laurek, no fakt wieża. No to dobra, wieża jest, tak? Robimy coś innego, no. Ale zapominamy o tym mieszkańcu, tak? I teraz za chwilkę zapytam się, ale kto będzie korzystał z tego? To pan prezydent mówi o tym, że robi to właśnie dla mieszkańców i turystów. A czy pyta się pan prezydent? Bardzo. Powiedzmy tak, wieża okej, okay, ale pod warunkiem takim, że dziury będą załatane, tak? Żeby ludzie się nie łamali nóg, tak? Żeby samochody się nie niszczyły. No zróbmy przynajmniej, ja nie mówię, żeby od razu wszystkie nawierzchnie wymienić, bo się tego nie da, tak? Ale samo to, że ktoś przyjedzie i połata to i powie, w tym roku połatamy, tak? Ale może za 2 lata będziecie mieli faktycznie drogę jak stół. To dajmy taką szansę tym ludziom, żeby akurat te podstawowe usługi, bo problem polega na tym, że Wałbrzych powinien się skupić na podstawowych usługach. To co jest napisane ogólnie w przepisach, czym się powinien zajmować Wałbrzych. Jeżeli my dostarczymy naszym mieszkańcom przynajmniej te podstawowe na dobrym, wysokim poziomie usługi, no to i później będzie nas stać na to, żeby wybudować nie jedną wieżę, a może będzie 5 wież. Jeżeli każda wieża będzie przynosiła dochodu 1 200 000, no to faktycznie wystawmy 50. Czyli pan też jest zwolennikiem wprowadzenia opłat za wejście na wieżę? Czy to jedną, czy te 5, które będą? Ja tak z uśmiechem panu powiedziałem, jeżeli chodzi o te czyli opłata za wieżę, tak czy nie? Nie, to bezwzględnie nie. Nawet patrząc na komentarze w internecie, stajemy się, szczerze mówiąc, pośmiewiskiem już nie dla regionu, ale dla Polski. Tak? Patrząc na to, co się dzieje w internecie, no szczerze mówiąc, czy to się opłacało nam, żeby za te niewdzięczne 10 zł, śmiała się z nas cała Polska. Wydaje mi się, że troszeczkę za daleko pan prezydent poszedł. Dobrze się wycofuje powolutku, że będą może mniejsze opłaty, może będzie karta Wałbrzyszan, no, pod warunkiem, że będzie dostarczona Wałbrzyszanom i tak dalej. Powolutku się z tego wycofuje. W tej chwili to też karta Wałbrzyszanina to będzie taki tak i ona będzie jakby upoważniała do wejścia za złotówkę, a nie za 10 zł, jak dla turystów i mieszkańców spoza regionu, bo to, taki jest zamysł, jak to rozumiem. To są świetne pomysły, tylko też trzeba mieszkańcom powiedzieć, ile ta karta Wałbrzyszanina będzie kosztowała Wałbrzych, tak? Obsługa, serwis i tak dalej. A może warto, bo jeżeli będzie to duża kwota, a może faktycznie, może o 1 zł obniżmy cenę wody, tak? I wszyscy skorzystają. Więc no, musimy to inaczej patrzeć. Ale straci miejska spółka, tak? Wiem, no, a tutaj mieszkaniec straci złotówkę, że będzie musiał zapłacić, tak? I dodatkowo jeszcze zapłaci za to, że będziemy musieli wyprodukować kartę mieszkańca. Nie? No tutaj trzeba też w jakiś sposób ważyć. Ja nie mówię, że jest zła karta mieszkańca, ale trzeba się zastanowić, trzeba pokazać też mieszkańcom, jakie będą koszty tego wszystkiego i tak dalej. Więc jeżeli obywatel zobaczy mieszkaniec, faktycznie to są nieduże koszty, a daje nam to naprawdę dużo dodatkowych możliwości korzystania z tych usług Wałbrzycha, to jak najbardziej. Natomiast my nauczyliśmy się takich rzeczy, że ja wam zrobię to i za chwileczkę się sami dowiecie, że wam to było potrzebne, tak? Brakuje mi takiej właśnie debaty, tak? I właśnie do mediów bym też proponował, żeby pytać się pana prezydenta. A może pan prezydent Szałemej ma wizję rzeczywiście? I robi to, co podoba się mieszkańcom. Czy to ja już Państwu mówię o tej wizji. No, można sięgnąć do dokumentów pana prezydenta, które są oficjalnie postawione na stronach internetowych Wałbrzycha. I wizja pana prezydenta jest takimi słowami określona. Nie jesteśmy wielkim miastem, ale mamy aspiracje.
To już się plasujemy, że jesteśmy mali i więksi nie będziemy, tak? Ja mam inną wizję, no może pójdźmy wreszcie w kierunku takim, my chcemy być wielkim miastem, tak? I idźmy w tym kierunku. I takie mamy aspiracje i tym aspiracjom faktycznie powinniśmy pomóc i zróbmy z nas, ja nie mówię 300-tysięczne miasto oczywiście, ja mówię o silnym mieście gospodarczym. Ale czemu nie? No pan prezes Badora opowiadał o tym, że musi być Liga Mistrzów w Wałbrzychu, to czemu nie? Czemu nie 300 tysięcy? Jak popatrzymy sobie na przykład na Chorwację, tak, i zobaczymy te kluby Chorwacji, które grają w różnych ligach, tak, to może faktycznie powiemy, czemu nie, tak? Tylko dobrze, tylko przygotujmy też pewną infrastrukturę do tego, żeby sięgnąć aż po Ligę Mistrzów. Ja nie mówię, że Wałbrzyszcza nie stać tych dzieci, które w tej chwili chowamy, na to, żeby zasiliły klub Górnik Wałbrzych i za 4 lata były w pierwszej lidze i nawet wyżej do Pucharów Europejskich. Tylko zróbmy te podstawy. Państwo macie tutaj ten obraz tego stadionu, tak, na Nowym Mieście. 51 milionów będzie kosztował, tak? Faktycznie Wałbrzych tutaj nie zapłaci nic, ponieważ wszystkie pieniążki Wałbrzych dostał w 100%, a nawet 120% na ten stadion. Natomiast co my tam budujemy? I proszę zapytać inżyniera jakiegokolwiek, który przyjedzie na tę budowę i powie, że tę budowę będzie można w jakimś tam czasie rozbudować z mniejszymi konsekwencjami finansowymi. To może być skutkować tak, że jeżeli się uda, że będziemy mieli naprawdę taki narybek tych młodych ludzi do gry w piłkę, będzie nagle potrzeba budowy stadionu i ktoś przyjdzie i powie, ten stadion się nie nadaje do jakiejś renowacji typu, żeby rozbudować. Trzeba w zupełnie innym miejscu, bo się nie nadaje fizycznie, tak? Bo nie, tam no, bo jest stadion na Ligę Mistrzów to trzeba na ile? Na wie Państwo, 14 tysięcy stadion ma pojemności ten w Lublinie, tak? No oczywiście tam nie było nigdy faktycznie Ligi Mistrzów, ale tam przyjechał jeden z największych klubów włoskich, tak? I faktycznie tam było zajęty praktycznie w 100% ten stadion. Ja nie mówię tutaj w kierunku takiej wielkiej megalomanii, tak? Natomiast puchary można tam gdzieś zaistnieć. Była mieć Legnica, tak? Która też ładnie poszła w pucharach. No, nie dawajmy sobie takich barier, tak? Że nie potrafimy, nie wykształcimy i tak dalej. No, dajmy ludziom taką swobodę, nawet takiego myślenia pozytywnego. Nie? No ale musimy też być realistami w tym wszystkim, oczywiście, bo sytuacja na świecie, tak, w Polsce jest taka, jaka jest. Pan mówi, widzę wielki Wałbrzych. Tak. Jaki to jest wielki Wałbrzych pana zdaniem? Taki Wałbrzych, który jest silny też społecznie, który jest biznesowo silny, taki, który ma faktycznie i sportowo, i kulturowo. Tyle te obszary powinniśmy być silni. Tutaj chciałbym to wzmocnić. Ale to taki Wałbrzych bardziej bliżej Wałbrzycha Hochbergów, czy bliżej Wałbrzycha Zagierka? Powiem tak, kiedyś faktycznie było tak, że tutaj do Wałbrzycha przyjeżdżano za chlebem, tak, za pieniędzmi, za towarami, bo stąd wywożono te towary, bo w Polsce nie było, była biedna Polska. Natomiast w tej chwili Polska nam uciekła. Tak? Ja bym nie porównywał do tych faktycznie czasów, natomiast chciałbym, żeby Wałbrzych nadążył za tymi innymi miastami. Wrocław, Lubin, tak? Żebyśmy szli w tym kierunku rozwoju, że tutaj też powinien być przemysł. Ja nie chcę Wałbrzycha typu stricte, żeby tutaj było muzeum, skansen, bo my Wałbrzyszanie z tego nie wyżyjemy po prostu. No ale to mamy Zamek Książ, mamy świetnie. Palmiarnię, świetnie. Mamy jedną muzeum, mamy, tak, dokładnie mamy starą kopalnię. Dobrze, i wystarczy. To żyje jakby obok Wałbrzycha. Jak najbardziej, tak? Wystarczy. Teraz trzeba wszystko zrobić, żeby tutaj wrócił biznes, tak? Żebyśmy zrobili tutaj podłoże, taki fundament dla tych ludzi, żeby chcieli tutaj przyjechać. A mamy lokalizację świetną faktycznie, bo blisko jesteśmy Pragi, tak? Jeżeli by się tak ułożyło, że faktycznie ten CPK było tworzone tutaj, mamy pokazaną mapę, tą szprychę do CPK. I nagle Wałbrzych staje się świetnym miejscem dla biznesu, bo z Wałbrzycha do CPK jest, nawet by było bliżej niż z Krakowa do CPK, szczerze mówiąc. Mamy świetne środowisko naturalne, tak? Zieleń, tam takiej zieleni, szczerze mówiąc, nigdzie nie ma. Jeżeli
To wykorzystamy i będziemy pilnowali, żebyśmy mieli połączenia do S3, do S5, do S8, nawet tą krajówkę, żebyśmy przebudowali. To stworzy pewne warunki do tego, żeby tutaj biznes przyjechał, tak? No ale ten biznes przyjedzie tą szprychą raz, zobaczy, co mamy tutaj. Biznes tutaj przyjedzie, jeżeli będzie widział, że jest super komunikacja stąd. Ja ostatnio z Warszawy jechałem, tak? Tym nocnym pociągiem przez Częstochowę i jechałem tylko 4 godziny, tak? Jeżeli byśmy zrobili tę szprychę i byśmy dopilnowali tego, że jesteśmy połączeni, żeby o nas nie zapomnieli tutaj znowu w Wałbrzychu, to de facto do CPK byśmy mieli 2 godziny szybkim pociągiem i to już nie ma różnicy, gdzie człowiek jest. I tutaj, jeżeli mamy dobre środowisko i niskie podatki, to byśmy ten biznes przyciągnęli. Mamy blisko, właśnie mówiłem, Pragę. Do Berlina też nie jest daleko. Mamy też Zagłębie Miedziowe blisko. Mamy Wrocław, a Wrocław też już jest przeładowany. Ludzie będą uciekali w inne miejsca. I ważny jest ten transport. Ja nie podważam sensu budowy szprychy, tylko nie za bardzo rozumiem pańską wizję. Biznes nie będzie dojeżdżał tu do pracy z Łodzi czy z CPK, prawda? Tutaj, ani nie będzie dolatywał z Berlina czy z Pragi na CPK po to, żeby się przesiąść na szprychę i dojechać tutaj do Wałbrzycha. Mały i średni biznes, mam nadzieję, że tutaj się zakotwiczy. Mi zależy na tym, żeby on tutaj był, on tu mieszkał i tu płacił podatki. Mi nie zależy na tym, żeby on sobie przyjeżdżał na chwileczkę. To jest fajne, niech przyjedzie, zobaczy. Natomiast mi zależy na tym, żeby tutaj ludzie byli, tutaj żeby żyli, tutaj ten biznes zakładali i tutaj przede wszystkim płacili podatki, bo my z tego żyjemy i Wałbrzych z tego żyje i każde miasto tak, z tego zgadza żyje. Tak, zgadza się. Duże miasta specjalizują się już od wielu lat w świadczeniu pewnych usług albo w ściąganiu biznesu w danej branży, tak? Kraków, usługi IT na przykład, tak? Jak pan widzi Wałbrzych jako miasto, które specjalizowałoby się w jakiej dziedzinie? Trudno mi powiedzieć tak konkretnie, która gałąź, która branża by była tutaj najlepsza. To tutaj liczę na właśnie tych biznesmenów, że jeżeli będą mi widzieli te warunki dobre dla funkcjonowania, bo sam Wałbrzych nie jest od tego, żeby wyznaczyć kierunek, szczerze mówiąc. Może jakąś tam mieć pewną filozofię na Wałbrzych. Natomiast to sam biznes, jeżeli zobaczy, że są dobre warunki, dobra współpraca z samorządem, nie mówię tylko o Wałbrzychu, ale też o powiecie, o całym tutaj urzędzie marszałkowskim i wojewódzkim. Jeżeli zobaczy ten biznes, że tu jest faktycznie dobre podłoże do tego, żeby tworzyć, to on sam przyjedzie. Natomiast nie możemy zrobić tak, że faktycznie przyjeżdża tutaj, a mamy dużo droższe podatki niż w Warszawie. No szczerze mówiąc, no dokąd tutaj my idziemy, w jakim kierunku? Zlikwidujemy mobbing w ciągu 10 dni. To jest zadanie na pierwsze 10 dni pańskiej prezydentury. Tak. I pisze pan o tym w swojej ulotce w kontekście mobbingu w urzędzie. Tak. Jestem przerażony. Dlaczego? Bo dzieją się takie rzeczy? Wie pan co, mamy doświadczenie, szczerze mówiąc, przejąłem spółkę Sanatoria Dolnośląskie po kolegach i tam nie było też najlepszej atmosfery. Tam, szczerze mówiąc, prezesa się bardzo bano i tak dalej. I wydaje mi się, po tym rysie charakterologicznym pana prezydenta, że tam faktycznie ludzie boją się pana prezydenta, patrząc nawet na to, jak działa Rada Miasta. Tam jest ogromna presja. Tam ludzie nie zadają ale pytań. Ale boją się, jest presja czy jest mobbing? No bo to jest konkretne. To jest konkretny zarzut. Tak? Jedno z drugim się faktycznie wiąże i można takie wnioski wysnuć. Natomiast ja mam inny charakter współpracy z ludźmi. Ja ich traktuję jako partnera i szczerze mówiąc lubię pracować z ludźmi, którzy są mądrzy, są mądrzejsi ode mnie, ja się tego nie boję, szczerze mówiąc, bo z nich właśnie najbardziej korzystam. Więc ja inną filozofię współpracy z ludźmi praktykuję i z tych odpowiedzi, które do mnie docierają, najlepiej się w urzędzie podległym panu prezydentowi nie wiecie. A będą jakieś doniesienia do prokuratury w związku z mobbingiem domniemanym w urzędzie to miejskim? Tutaj zależy od pracowników, jeżeli się czują pokrzywdzeni. Ja mam informacje tylko takie, że należy tam zmienić po prostu troszeczkę, żeby tam lepiej się funkcjonowała w tym urzędzie miasta. No i też docenić mocniej pracowników. No też chciałbym powiedzieć, że w tym
sprawozdaniu, no może nie sprawozdaniu, ale projekcie finansowym na rok 2024. Tam jest dość duży zjazd, jeżeli chodzi o budżet roku 2023 do 2024, jeżeli chodzi o wydatki na tę właśnie, na ten obszar, gdzie funkcjonują pracownicy Urzędu Miasta i podległych służb. No, pan prezydent mówił w jednej z rozmów ze mną, że no, miasto musi oszczędzać. Wie pan co, no, oszczędzać musi. Między innymi dlatego nie ma zastępcy po tym, jak pani Sylwia Bielawska została posłanką. Musi oszczędzać, natomiast 60 milionów się oddaje, w jednym dokumencie pisze 60 milionów musimy rocznie oddać bankom, tak? A w drugim dokumencie z tego samego roku pisze, że 100 milionów trzeba oddać. Więc de facto, jeżeli stać nas na to, żeby bankom płacić i ktoś podejmował pewne decyzje, to albo jest niekompetentny, no, albo wprowadził nas na krańc takiej przepaści, że już z tego nie ma wyjścia. No. Natomiast trzeba docenić urzędników, bo de facto na nich stoi tutaj też Wałbrzych i oni muszą wyjść też do ludzi z dobrym nawet słowem. Czyli podwyżki. Zrobię wszystko, żeby były podwyżki. Ja mam przykład sanatoriów dolnośląskich, gdzie wchodząc do sanatoriów dolnośląskich, gdzie spółka faktycznie miała niewielki zysk, podwyżek praktycznie nie było. Natomiast w tej chwili stać sanatorium dolnośląskie na to, żeby rocznie 2 miliony wydać na premię świąteczną. Tak? A nie było tego nigdy, tak? Ale wystarczyło lekko poukładać spółkę. Czyli tak osobowo na pracownika ile to? Nie jestem panu w stanie powiedzieć. Natomiast będziemy się starali, ale 500 zł, 1500, 5000? W tej chwili, jeżeli nie znam budżetu miasta, a pan do mnie... Nie, pytam o pana spółkę. Jak pan... W tej chwili rocznie dostają pracownicy dodatkową pensję, tak? Czyli jest ta trzynastka, tak? Więc to jest konkretnie. U mnie jest średnia zarobków w tej chwili w spółce 7150 zł za rok 2023. Oczywiście to jest spowodowane również przepisami ustawowymi, że zostały zwiększone wynagrodzenia ustawowo. No. I te 7150 to nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o całą Polskę, bo są województwa, gdzie średnia jest niższa niż u mnie w spółce, więc, ale faktycznie my żyjemy w środowisku, czyli na Dolnym Śląsku, gdzie to jest po Warszawie chyba najbardziej najwyższa średnia wynagrodzeń, jeżeli mówimy o Polskę, więc tutaj też, ale chciałbym, żeby wszyscy jak najwięcej zarabiali, bo im więcej państwo zarabiacie, tym więcej do miasta w końcu też trafia, więc po prostu z państwa podatków my też żyjemy. To na koniec pytanie o największy sukces Romana Szałomeja. Największym sukcesem pana prezydenta, który przyznaje, jest to, że jest w stanie ściągnąć do Wałbrzycha pieniądze. I tu bezwzględnie. I za to nawet ta wieża się panu prezydentowi należy. Natomiast wydawanie tych pieniędzy, prowadzenie miasta, dwuja. A największa porażka? To już powiedziałem. To właśnie dwuja. Ta dwuja? Tak jest. Pierwsze decyzje, jakie pan podejmie albo uważa za najważniejsze do podjęcia, niech będzie w tych pierwszych 100 dniach prezydentury? Na początku przeanalizuję budżet, finanse. Na pewno już tutaj muszę zapewnić, że te inwestycje, które są rozpoczęte, my musimy zakończyć. Czy mi się one podobają, czy nie podobają. Są kontrakty faktycznie podpisane i de facto teraz zerwanie tych kontraktów, no to jest samobójstwo dla miasta. Dopilnuję faktycznie, żeby jeżeli kontrakt został podpisany, to żeby ani złotówka więcej nie poszła na te inwestycje. Ja szczerze mówiąc powiem tak, i to bardzo mnie bulwersuje, bo funkcjonując w sanatoriach dolnośląskich, ja też korzystam z firm funkcjonujących tutaj na rynku wałbrzyskich, budowlanych, usługowych i tak dalej. Niestety zauważyłem taką tendencję patologiczną w tych firmach. Tak? One do mnie przychodzą, wygrywają przetarg i po podpisaniu umowy pukają do mnie do biura. Mówią, panie prezesie, siądźmy faktycznie do stołu, bo jednak ten przetarg, który wygraliśmy, nie podobają nam się te projekty, my byśmy coś innego zrobili i tak dalej, doradzimy i tak dalej. Ale to generuje wszystko dodatkowe koszty, tak? Bo każda zmiana w przetargu, to nie tylko, że musimy projekty zamienne robić, tak? Ale w konsekwencji później, jeżeli coś się nie uda, to wykonawca mówi, ale to inwestor pozwolił, tak? I mam przeczucie, że one się nauczyły, te firmy, tutaj właśnie na rynku wszystkim takich działań. I to wykluczę.
ale to sugeruje pan, że to nie wiem, miasto na to pozwoliło, czy wręcz miasto chciało takich? Ja nic nie sugeruję, mówię, jakie są mechanizmy, tak? Mechanizmy i te działania można pewnie obronić, tak? Bo są osoby, które odpowiedzialne są nadzór nad tymi inwestycjami. I one będą tego broniły. Natomiast czy słusznie postępują i czy to jest konieczne? Szczerze mówiąc, może nie zawsze. I dlatego też niektóre inwestycje, które są przeszarżowane, może są dlatego, że gdzieś pozwoliliśmy tym wykonawcom na mówienie nas na pewne działania. Okay. Więc takich rzeczy, szczerze mówiąc, ja nie praktykuję. Będę na pewno chciał, żeby projekty, które będą przekazywane na przetargi, żeby były naprawdę dobrej jakości. I to też gwarantuje nam to, że jeżeli zaplanujemy pewien wydatek, to będziemy się też trzymali tego wydatku. Oczywiście są pewne na rynku... No to jasne, po to są przetargi, tak, i wybiera się najtańszego wykonawcę. Tak. Załóżmy, że wygrywa pan wybory. Jak wyobraża pan sobie współpracę z rządem Donalda Tuska w walce o pieniądze dla Wielkiego Wałbrzycha, które będzie pan budował, czy z Sejmikiem Dolnośląskim, który dużo na to wskazuje, przejdzie pod władanie koalicji 15 października. Liczę, że jednak Sejmik będzie dalej w koalicji, w której będzie Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest odpowiedź na pana redaktora pytanie. Natomiast też liczę na to, że jeżeli pan premier ma tę informację, że no w okresie tych ostatnich 8 lat otrzymaliśmy 500 000 000 zł od tego niedobrego rządu Prawa i Sprawiedliwości, no to w tej chwili pan premier no, uniesie się też ambicjami, tak, i powie: ja też jestem w stanie wam dać 500 000 000 i będę patrzył, jak gospodarujecie, tak? I będzie nas pilnował. Pan wie, jak wydać te 500 000 000. Oczywiście. Tomasz Maciejowski, prezes spółki Sanatoria Dolnośląskie, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Wałbrzycha, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Kajnowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze.